Witam widzów pięknych, witam was ja i kotek z kanapy. Widać go? O, nie mogę bardziej kamerki, ale widać go, widzę, że go widzę. Siedzi tam gnój. Czy nie no gnój, no piękny kotek. Siedzi, gnój, bo drapie mi tą kanapę. I robi teraz bochenka, robi tryb bochenka. Zagramy mi z Foczym pod AP, wiem, że może trochę znaczy nie nudy, bo nowa maska jest, więc na pewno jest dobra ta MF-ka. Od Max E oczywiście, na supporcie. Zagrałem na AD Carry i było ok, ale no na supporcie jest lepsze, bo ja zapomniałem przecież, że ten item jest, który dostajecie tam. On jest dobry. Kurde, boję się tam wejść, bo widzę, że mrugnął Malzahar. Ja nie wiem, czy już nie przeszli czasami. Ja tam nie wchodzę, boję się, wiem, kto się skończy. No mogę zwardować Invernowi potem. Varus Huey. Huey też jest mocny, ale mam większy zasięg od niego mam. Mam dwa fish strike'i na bocie. Bo nowa maska przyszła, nie? Z jest, mamy AD obrażenia, mamy CC mało, to jest problem. Ale mamy twardy ten team. Skarner w lesie, Mazar na midzie. Jak się do nas dobiorą, to będzie ciężko, ale jak się nie dobiorą, to jest git. Kurde, mogę do krzaczka iść, to nie, gdzie są chłopy. Mogą tu być cały czas w tym krzaku. Iść pani Caitlyn. Ja się tak boję. Dobra, ciepiemy już. Fajnie, że support item farmie, first strike'a. First strike dostał buffa jeszcze, to też jest zmiana dobra na MF-kę. Walić tą drugą maskę całą. Ja czekam na cooldown po prostu. I na first strike'a. Runy to... Co się dzieje? No ja, przyciąganie się i drapanie na tym. Dostałeś jeś. Ła, wow, no koło tych patrzek mnie biją, jak mi ten. No nie, stopa mi gryzie teraz. Spokojnie, my wygrywamy połkiem moim zdaniem, bardziej od nich. Mam ciastka. Straszne miauczenie jest tego kota. To jest narzekanie zaś. Za mało jedzenia dostał, bo coś. Jest taki, że mana mi się kończy, ale mana flow band. Fajnie, że pasywkę całą zbijam. Jak w CS-kach? Okej, okay, na równo jest. Nie, na fist strike'u tylko rzucę. Słabo to rzuciłem. O nie, to muszę czekać na kolejną serię cooldownów teraz. Ale teraz najważniejsze jest spokowanie tego fish strike'a. No i Mertu ma fajne ganki, jakby chciał. A nie rzucą kule, nie opłaca się. A czemu jestem pingowany? No, co ty chcesz, żebym zrobił, powiedz mi? Żeby bije Huey, ja bije... Z młyn na midzie widzę. Masz to, nie? Nie, to nie przeżyło to by hita drugiego. Nie wiem, czy oni healka nie mają. To jest idealnie inna ganka. Nasz dziadek leśny się tutaj bije, widzę. Idzie w końcu po 300 latach. Ty nie masz HP. A, no za close było, nie mogę mi killi oddać. Chciałbym oddać, ale przecież za close to było wszystko. On miał mało HP ten even. Możemy cofnąć, nie?
Kurde, kile ukradłem trochę. Ale samonery wszystkie spalili. No, mnie uratuje i nie ma jak. Dziwnie rekaluje trochę. Chcę wyjść, kurde. Proszę, skarbnie, nie zabiję. Idealnie, dam ten na recallku. Czekajcie, bo ja chcę tą maskę zrobić. To mogę kupić to i to. Mam one item, w sumie mogę skorcza wziąć. No, mogę wziąć skorcza. Nie byłby zły skorcz. Tutaj mam buta z runek, tak? But z runek. Tego Jack of all trades, no nie, no ja będę AP głównie składać. Nie będę zrobić hybrydowego buildu, się nie da. Patrz, już 164 golda dodało. No fajnie. 284, 284 tyle samo mamy. Ła! Co mi się z HP stało? Fire. No, Huey z Varusem mają też dalekosiężność. Nie chcę tego dobijać. Nie wiem, pojęcie, gdzie jest Huey. Smoka robią? Mogą robić tego smoka. One damage się zrampuje, no Blackfire też bije flat liczby, więc na pewno będzie dobry. Wcześniej ta maska mało paliła. Był ten build z Demonic Embrace'em, ale to słaby ten Demonic Embrace. Mi się wydaje, że teraz najlepszy moment będzie, żeby działał ten build. Z maną już jest lepiej, bo z mana Flowbanda się nastakowało, tylko mało HP mam. Wiecie, Jarka jeszcze bije dużo, ma przeliczniki za peku też. Ja muszę to straszować, ciężko będzie. Tylko ma tą szóstkę. Nie, myślę, że ten Huey nas zabije, tak nie żartuję. Nie. O, ukradł. No fajnie, że jesteśmy pod wieżą i jeszcze mnie męczy Skarner. Podoba mi się to bardzo, że jesteśmy pod wieżą. Świetnie. A no, RK Varusa, RK Skarnera, to już nie da się tego przeżyć. On nie ma summonerów ten Varus, no proszę zjedz mu tyłek, zniszcz mu. Czerwonkę powinienem kupić. O, chyba dostaje się bana niestety. No Skarner jest silny cały czas, jak dobrze pogra. Chyba miał Elkę, to mógł nawrócić tam lepiej w nich. O, cię będzie maska paliła, kolego, i ucieczka do lasu. Właściwie mogę powardować trochę. No, ja bym chciał tego Fish Strike'a sprokować. To jest Skarnero. No nie ma tragedii na razie, ale też nie jest kolorowo. Nie wiem, czy na cooldownie rzucić tego Fish Strike'a tej. No ten Huey robi dużo więcej ode mnie na ten moment, ale... Ale oni summonerów nie mają, więc tak puszują. A, do dupy dorzuciłem. A na Fish Strike'u przynajmniej. O, ruszasz się, panie Caitlyn? A, za szybko to zrobiliśmy. Nie spali się, co? Ma R-kę? Czemu nie rzucała R-kiem? Varus nie mógłby zasłonić. Za daleko stał.
Ja pierdzielę. No, dupsko jeszcze mi przetnie. Co tepuje? Zmida. Marzar, nie. On się zerkuje po prostu i nie żyjesz. O, flash chyba combo było. Chcę playta jednego? Dobra, cofnę, ona ma na item. Nie wiem, czy butów po CDR nie złożyć lepiej. Ciężki to początek na razie. Ale nie boimy się. Jestem ulungiem, zmienię ten trinket znowu, bo nie mogę wizji zrobić dla Iverna, żeby przejść. Tylko, że mi pod wieżą stoją, to jest whatever. Ile ma chyba i na tym? 534. A, wygrywam. 300 golda za pistek, czy jak miał killa jednego? Fajnie. A nie wiem, czy by to wygrał. Chyba i tam jest, my tam nie ma. Trochę strollowałem, no. O, ma wizję. Ale wygrali, mimo wszystko, mimo tego, że tam nie było, to ładnie. Mogę iść na te. Mogę wizję zrobić. Z Karnera widzieli. Mam tylko shielda, chciałem ściągnąć. Jest okej, tylko stacków nie ściągam support przedmiotu. Jaki soul? A, nudny. Gdzie są te chłopy? O, jest. Mogłem heal'a dać, ale nie byłem w range'u. Dopiero jak chcę, po tym TP-ku, no, mogłem dać. Chyba by doszedł po tym przyciągnięciu, bo tak nie byłem w range'u. Chociaż może, kurde, chyba byłem. Dobra, może byłem. O, nie używaj summoner spelli. Ten play to mi da więcej niż tam macanie tego skarnera w lesie, ale idę. O, ale zet na pierdziela, co jest? Mam Black Fire Torcha w bazie. Puszczę to. Już to zraniłem tego wave'a. No, na razie tej Caitlyn trochę szkoda, bo wszystko jej zabieram, ale... Taki mamy klimat po prostu. Jeszcze przystajeczka daje mi Huey'u? Już ucieczkę robię? No co ty mówiłem, że blokowanie Fish Strike jest fajne teraz, bo grałem sobie trochę magami, na midzie się przyjemnie grało. Mam kolejny efekt na E. I teraz drugą maskę, tylko tu buty pod CDR-a zrobię. No zobaczymy obrażenia. Nie wiem, czemu nie dodałem, żeby miniony to biło więcej, to by było, nie było takie złe, ale sobie może niepotrzebne? Nie wiem. Mamy sfeedowanego Zeda, ale oni mają late game, mi się wydaje, powalony trochę. Pali dupsko, ale pali dupeczkę, no. Pali dupeczkę. Nie ma tu wizji, Val. Jak mu w tribuszu nie mieć, czy w tych krzakach nie mieć wizji? Nie no, kusi miarkować off cooldown na tym Fish Strike'u. Ale to jest irytujące, no a to zawsze było. No jak się podapenie szło, to emisoczem było irytujące. Oni to znerfili tam chyba, nie? Się zapeskaluje slow. Kiedyś był flat chyba 70, jak było w mecie emisoczym. No nie mogę w grę grać. Tam jakiś panic heal? To ja mam te agro zwierzę, jak podejdę. Ja mam warda, mogę tam dać, jak nie masz. Masz. Też idzie w maseczkę, chuj. No jak się bawisz, panie? Była na Fish Strike'u? Nie wiem, czy było. Chyba było.
Kamtar zaczął chciał chodzić już i pomagać, tylko dżunglę powarduje. Ten mogę iść z wardami do ich topa. No i dobra, no gierki pani Casey nie wraca. A już nerfiał Infinity w next patchu za tydzień, więc grajcie póki możecie. Nie wiem czy 5 strajka też nie pamiętam, nie patrzyłem chyba. To się stakuje, więc to robię. I on duży... Dalej mogę mandat złożyć. Dalej co mogę złożyć? Morello. Ufanie aplikuje, jakbyśmy potrzebowali antyheala. Nie wiem, tych grzeba nie potrzebujemy. Idę. O, na topa idzie. Ja jestem szybki w miarę na tym WL, ale... Idę, ale muszę się naokoło, bo powinienem szybciej kliknąć. O, daleko przeszło. Ładnie. O, mogę iść od razu, no ale nie wiem, czy mnie zabił na samą merkę, jakbym do ryja przed właśnie tędy. Boję się, że tak. A Zed widzę, że podchodzi i one-shotuje każdego. Bo chyba może itemy składać, a biedny Mazar musi tam mini-zonie zrobić. Ja bym chciał chodzić w V-Strike'a, prokować na mordy tym ludziom. Moje marzenie ukryte. Chodź Garenso, tutaj tak cię machnę tylko. To jest Zenfili też te supportowe itemy, a dalej są ok. Nie mam wardów. A nie mam wizji na smoka, to powinien cofnąć. I z wardami. Ale nie kupujemy pinków, nie opłaca się. Not a problem. 300, 400, no to są takie... To właśnie, żeby ten cooldown zbić z tego 9 sekund, już nie będzie spadać. Dużo, cholernie. A ja nie mam mało, mam 50 już CDR i dalej taki duży cooldown z tego. Nawet nie bije tak mało w te miniony. Zostaw, jeszcze mi ściankę, jeszcze mi fish strike jakoś, jeszcze tego Arstila ściągnął. Nie ma tu chyba nikogo, nie? Kolej na topie z jakiegoś powodu. A mogłem tu szybciej pójść, no ale wave cały był. Dobrze gra ten Iwernik. No na MSIG tu też ładnie Iwernikiem grała. No i panie Garenzo, wejdź w to, wejdź, to nic się nie stanie. Kurde, nie trafić tym EMF, to się trzeba postarać, naprawdę. Ale on musi podejść po tego wave'a, no w końcu. Wychowam za nim, za horyzontem, jest warusik, napina strzałeczkę. Irytuje i 9 golda wpada. I 15 za prognięcie. A też muszę uważać, dostanę R-kę na mordę. Haj tak głęboko. Kurde, mogę szybciej tą R-kę zagrać, ale nie spodziewałem się, że on tak wleci głęboko ten. To nie było najmądrzejsze na świecie, moim zdaniem. Tyle potrzebuję do maski całej. Dużo jeszcze. No, chyba nie chciał tego kliknąć i kliknął. Wydaje mi się, że uciekają ode mnie. Ja mam, patrzcie, ja mam więcej golda od tego Quay'a. Przez tego Fish Strike'a, bo... Ja mam więcej jednego killa, ale nie aż jakoś super dużo. Ale to jest tak wkurzające, naprawdę. To jest range top po prostu razy 100. No ale wiadomo, że jak będzie szybki fight, ja tego rzucę to raz, to już nie będzie tak dobrze. Chciałbym z maską wrócić. Tu nie mają wizji. Tu? Też nie. 11. A, mam większy level od Caitlyn. O kurde! No nie miałem mordów właśnie, tak to się kończy.
Fajnie mnie zmanshotował ten skarny. Nie, do dupy był ten flash. Ja myślałem, że Iver idzie od lewej, ale daleko był. No to jest to, co mówiłem, ale on, że tam siedział dalej w tym krzaku, ja go widziałem na minimapie. Nie wiedziałem, że tam siedzi dalej z tym dupskiem swoim skarnerowym. Oj, oj, oj. Render był fajny. Nie no, ja zintowałem, ale nie wiem czemu. Myślałem sobie, wiedziałem, że Caitlyn dodaje trapa, tam nic nie ma. Przecież to daje wizję, tylko on taki mały obszar. Nie no, nie surrenderujcie tego w Lungi, no. Błąd przy pracy to był. Zabija go. Sprawdźcie ten turret. Stop it. A muszę mieć taki fajt, że Daisy wchodzi pierwsza i ją merkuje, no. Na jej mordzie, dosłownie. Troszkę kradzieży, ale chcę dofarmić tego. Mam. To mi dużo da. No i to jest mój core build teraz. I teraz mogę składać tak, mogę złożyć... mandat jest cały czas dobry, nie? Procentówka wchodzi na current health'a. Na pewno mandat robię. No wiem, no ale chcę wizję postawić, no cicho bądź już, mnie tiltuje takie pingowańskie bez powodu. Okej, Caitlyn musi podejść, nie ja, ja nic nie robię. Chcę, żeby się ward przydał. No nie podchodzą na to. No nie mogą podejść przez to. Nie mogą się w tym bić. Nie ma szans, że się mogą w tym bić. Patrzcie, zabiję temu skarnelowi. Nie ma prawa, że się mogą bić w takim gapie, w takim troucie. Nie, młody powinien cofnąć znowu. Kurde, Armadona robię chyba. Walone jajca? Nie no, ten mandat jest za dobry. A jak nie zrobię teraz Armadona, to chyba nigdy nie zrobię. Daj CDR-y? CDR jeszcze? Ta, daj jeszcze CDR-y. Są tak dopieszczone idealnie te CDR-y. Tam cofnę. No nie mogłem walczyć, bo tego smoka. No fajnie, że mam 2,5 itema. Iver ma 3 w sumie. Ja nie wiem, czy się stakuje, chyba się nie stakuje mandat. Ale ja lepiej od Iverna nakładam, on na Q i na golemie tylko nakłada. No, nie masz wizji tutaj, pani Caitlyn. No, lepiej zrobić tego smoka, zawsze ubezpieczenie będzie. Umówę zbit jest fajnie, nie wiem, czy nie powinienem maksować... Nie powinien maksować W w takim razie, ale tego nie bije mało. Smaskalowanie, a co tu rośnie? Damage, man, damage flat? No i mocno ten damage flat rośnie. Okej, okay, ma 16, zaraz ten garem pójdzie do worka dosłownie. Najgorsze jest wardowanie takim squishy supportem. Gdzie cały mandat? 400. Mogę tu podejść, bo tu będzie młyn na górze, skarnera tu nie ma, no właśnie. Red stoję. Ale flash ofensywny, nie wiem, czy to było takie dobre. A nie mam wardu, żeby ci dać. No, to nie, ten flash był z dupy trochę. Niepotrzebny ten flash był tutaj. Nie, no mógłbym zerkować, ale... Nasze redemption? Nasze, no przynajmniej.
Nie mogę skonektować w ogóle spela, ale dobra, shielda mu ściągnę. A! To był ward chyba, jego nie szczęściłem. No, można iść do Garena, Kayle topuje. No to jest takie, nic nie robi. Skarner idzie sprawie, mogę ich odciąć wszystkie jak tu idą. A, nie ma szans, że uciekł. Ten slow jest popierdzielony, cię zapeskaluje ten slow, to już mówiłem. Varus na mida puszczą, no, trochę otwierają tą mapę. I teraz jak tu przyjdę i tu spotkam Huey, a on mi całe combo sprzeda, to też nie żyje. A nie wiem gdzie on jest. Może być tu. Na Zeda przejść, ten tyle cały wziął, no to pierwszy przepierdziliśmy to. Mało zabrakło. Jezu, fleszuje jeszcze. Już nie musiał fleszować. Ale nie wiem, że się gra tak głupio skończy, bo oni topa otworzyli, widzę. A dobre było to, co Varus zrobił. Dwa turety z tym dostał. Ale się gra znowu tak skończy do dupy. Na co robota na nie złoży. Nie no, mega jestem irytujący. Kurde, patrzcie, jest liczb na tych itemach. Mam 4 itemy teraz, które działają na moim E. No fajnie to wygląda, fajnie się ten build klei. Będzie, mam jeden item, mam tylko jeden slot już na item. To musi być Rabadon. Może obronią, powinni obronić to, chociaż chyba nie. Skarnera tam nie ma, Skarner się z Zedem tutaj bawi. A, kogoś mi brakowało właśnie. A, pierdziele, się gra skończy. No dobra, no widzę, że jest okej ta MF-ka. Nie jest tragiczne. Jak w dżunglę gapnę? Skarner przecież na bocie fajnie zagrał. No Sukej jakoś przeżyła dobrze tą linię na Garena. No, fajna ta MF-ka, ale tak wiecie, żeby powkurzać ludzi trochę.